Witam wszystkich w moim dzisiejszym, powiedzmy, że vlogu. Przed nami Sarema. O dziwo, tak, znosząca jajko. Mimo wszystko, gdzie już byłem pewny, że dopiero zacznę na wiosnę, bo to młode kury. Od tygodnia Saremy w pełni się uruchomiły. Na razie jedna, choć już dzisiaj znalazłem drugie jajko, więc podejrzewam, że dwie kury się normalnie znoszą. Wszystko jest fajne, bo te jajeczka są bardzo małe, fajne do sałatek i tym podobne. Więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. W tej chwili właśnie spokojnie siedzi, może dajmy już jej spokój, żeby sobie dalej siedziała. O, tu był głos, mamuśka rządziła. Tu widzimy moją kochaną gromadkę z kugutem Brahmy na czele, który jest bardzo, bardzo łagodną kurą, kogutem, nic kompletnie nie robi, ani nie atakuje, ani nic. Tu mamy moje wychowanki, tak powiem. Niestety zaczęły coś mi dziwnie kury psikać znowu. No i oczywiście szybka reakcja, co się dzieje, co jest nie tak. Apetyt mają, wszystko mają, tylko że po prostu zaczęły psikać. No i oczywiście weterynarz wszystko sprawdził, no i powiedział, że podejrzewał, że to będzie, bo niestety pogoda temu nie sprzyja. Dostały tak zwany kurzy katar. Nie jest to jakoś niebezpieczne, nie doprowadza do dużych strat, ale akurat tu była bardzo szybka reakcja. Kazał przez 3 dni podawać antybiotyk i wszystko powinno wrócić do normy. Trudno mi też określić, które to psikają, bo tu co druga psika, nie psikałem cały czas, ale co druga praktycznie mi tu psika, więc zabezpieczam się, żeby nic się dalej nie rozłożyło. Dzisiaj na razie jest na szczęście bez deszczu, więc kury mogą poszaleć w resztkach warzyw, które mają dostarczane codziennie, więc na ich brak nie narzekają, a wiadomo, że w okresie zimowym jak najlepiej w miarę możliwości zwiększać tą ilość i im podawać warzywa. To wiadomo, naturalne witaminy, a kury je lubią, więc to jest bardzo dobry sposób. Oprócz tego zawsze... O! Kogucik w akcji. Zawsze rozsypuję ziarno rano na wybiegu, ponieważ żeby one miały ten ruch, żeby nie siedziały, tak to zawsze siedzą i ryją w tych miejscach, gdzie jest to ziarno rozsypane, więc to się fajnie sprawdza. Ten biało-rudy kogut to jest kogut właśnie przodujący, on rządzi w całym kurniku, nieźle ustawia młode, nie pozwala, żeby przegięły pałę. Co do jaszczębia, na razie się już nie pojawia, nie wiem, czy coś go wystraszyło, może ja, bo ja go po prostu też pogoniłem, jak go zobaczyłem. Czy może też koty, które się tu zaczęły błąkać moje. Ale w tej chwili ich nie ma. Więc na razie stado jest bezpieczne. Jajka, mówię, bardzo dobrze mi znoszą ostatnim czasem. Też dostałem, bo mam taką możliwość, świetny płyn. Dostałem fajny płyn. W sumie to nie jest płyn, bo to jest wszystko natura. Jest to wywar z czosnku, tymianku i wszystkich ziół prozdrowotnych dla drobiu. Jest to dopuszczone do zwierząt, niestety trudno dostępne. Zawiera również wyciągi wspomagające nośność. Naprawdę nie ma tam żadnej chemii, bo sam to piję. Podobny specyfik. No po prostu wywar. I powiem, dzięki temu wywarowi właśnie moja nośność sporo wzrosła do góry. Zdrowotność kur też. Mówię, no to niestety tylko ten kurzy katar prawdopodobnie. Ale to jest bardziej wina pogody niż po prostu niezdrowotności kur.
Jeżeli będziecie mieli możliwość, naprawdę polecam to, bo to jest naturalny wyciąg. Mówię czosnku, co kury lubią bardzo czosnek, ponieważ, no tak jak na nas działa to jako antybiotyk. A po prostu widzę rezultaty, więc naprawdę polecam. Jak widzimy, cała młoda ekipa w kurniku. Wszystkie kury dekoracyjne. Oczywiście młode szaleje. Ale to jest norma. Po prostu zaczepia. One się jeszcze dogadują między sobą. No i tyle w tym filmie. Życzę Wam miłego dnia. I zapraszam do subskrypcji i do następnego filmu. Na razie. O, nie pozwalają zakończyć filmu. Widać akcja, jaka trwa. A tutaj, moi drodzy, taki bonusik na koniec. Moje nowe nabytki. Znaczy nie takie nowe, bo już są u mnie prawie miesiąc. Jest tu część moich piskun z inkubatora. Z małym powodzeniem. I część zakupionych nowych. Jak tu widać, są dwie brachmy. Są kury Weindat. Dwa rodzaje barwne. I nowa rasa. Wspominałem o niej, ale nikt nie zgadł. Jest to kura Pawlowskiego. Tu widzimy akurat po środku na dole. Jeszcze tych czubeczków nie widać. Ale właśnie to są nowe rasy, które wprowadzę na wiosnę do kurnika. W tej chwili one są jeszcze u mnie w domu, ponieważ tu jest cieplej. Poczekam jeszcze tydzień, dopiero wtedy zostaną przeniesione do kurnika, do specjalnego miejsca. Wiadomo, troszkę się boją, ale tak to jest z kurczakami właśnie. O, uciekają po kątach, ale to mówię, normalne. Zobaczymy, co z tego wyniknie trochę później. Tutaj zbliżenie. Te białe to są moje lękormy. O! A tu akurat mamy dwa ubarwienia Weindatów. Tu, o! Tu mamy kurę właśnie Pawlowskiego. Zaczepne bardzo. Bardzo zaczepne kurki. Akurat ta, co je, to jest parka, znaczy jedna z brach, są dwie brachmy. Widać, że tu pełne lenistwo. Zaraz właśnie im dam wody. I tyle. Wszystko na razie jest w bardzo dobrym początku, nic nie choruje, wszystkie bardzo dobrze się rozwijają. Więc niedługo będą nowe, fajne kurki w stadzie. No dobra, teraz ostatecznie koniec. Miłego dnia Wam życzę na pożegnanie maleństwa i do następnego filmu. Jeżeli macie jeszcze jakieś tematy, śmiało piszcie w komentarzach i wtedy będziemy dalej nagrywać. Będę starał się odzywać jak najczęściej, ale no niestety praca zawodowa też trochę mnie ogranicza. To pozdrawiam. Pamiętajcie o subskrypcji, komentowaniu oraz lajkowaniu filmów.